Nareszcie mamy trochę śniegu. Jest przepięknie. Fajnie jakby to spadło trochę wcześniej, ale najważniejsze, że w końcu jest. Jadę sobie teraz do mojego miasteczka tutaj, polatać dronem i zobaczyć właśnie, jak ten śnieg tutaj sobie wygląda. Lubię cisza, spokój, przejechać się w góry, zobaczyć, jak wszystko ładnie jest ośnieżone. Wypiję sobie dobrą herbatę, zjem ciacho. Witam Was serdecznie. Dzisiaj będziemy mieć taki bardzo długi film. A lubię takie filmy, będzie troszkę muzyczki, ale będzie też dużo naturalnego dźwięku, żebyście poczuli aurę gór. Jeszcze w takim zimowym puchu, białym nastroju, takim naprawdę chyba dla mnie jednym z najcudowniejszych. Lubię lato, natomiast zima i ta aura w górach zimowa jest po prostu wspaniała, także zapraszam Was na taki dłuższy odcinek, także oglądnijmy sobie kilka fajnych ujęć. And we are in Aspen. No, I'm joking. We are in Szczyrk, Poland. Także zapraszam Was na taki mały tour po Szczyrku. Polatamy dronem, popatrzymy, co się dzieje, jak ładnie mają oświetlone. Tu teraz rozbudowali ten element Szczyrku. Nie wiem, co to jest. Znaczy, pamiętałem, co to jest, ale już teraz tak coraz słabiej sobie przypominam, co to było. Ale jest cudownie, że jeśli ktoś lubi spędzić sobie czas niekoniecznie jeżdżąc na nartach, ale po prostu wejść sobie do jakichś fajnych knajpek, podreptać, pochodzić, to naprawdę Szczyrk jest warty. Mała miejscowość, ale pełna atrakcji. Jedna z najstarszych karczm. Wspaniałości. Wam jak patrzę tu po tych autkach, to biedy to tu nie ma. Jedy to tu nie ma. No stary, jak ty się tam wygrzebiesz, come on brother, come on, come on, go up, he did it, skiing conditions are just literally perfect. Look at the top of the mountain. Look how many people. It's fully loaded. Holy moly. So many people. Parking is full. And conditions are spectacular. Zobaczcie na ten domek. To jest taki z boku przy drodze, ale patrzcie, jak on jest w ogóle postawiony. No niesamowite widoki. Tam na dole mamy stok, jak się w dół jedzie. I zobaczcie, ktoś sobie tutaj mieszka. It's like a first day of snow, so they definitely will be ready tomorrow. Uważajcie na warunki, bo w niektórych miejscach większość drogi jest super, ale w niektórych miejscach naprawdę ściąga, a szczególnie przy tych zakrętach możecie mieć duży problem. Także przednie napędówki spokojnie dają radę, jak mają dobre opony. Ogólnie no magia, warto. Zobaczcie, jak to wygląda. Fajnie przyjechać sobie z Chicago, z takiego dużego miasta, do czegoś malutkiego właśnie jak góry, tu gdzie jestem, Szczyrk, i no i zobaczyć to wszystko. such a dense fog. This is literally first day of snow and right away conditions are perfect. We are at the very top. Wow, so cool. Oh, 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 oh. I just got pressure to my ears. Drogi, w których kiedyś driftowaliśmy dawno temu, a jeździliśmy całymi nocami, nie, że cały czas driftowaliśmy, ale jeździliśmy sobie tutaj do restauracji, do karcz, no i później bokiem, gdzie się dało. Something new, Piccolo pizza. Never heard about this.